Hej wszystkim, witam na kanale Pop Świadomość. Tutaj jeszcze mnie nie było. Tak, dzisiaj zaczynam vloga. Na początek chcę Wam się pochwalić, bo właśnie przed chwilą miałam egzamin z angielskiego i mam piątkę na koniec, więc fantastycznie, dobrze się zaczął dzień. Poza tym mamy piękne słoneczko na zewnątrz. Jeżeli chodzi o ten vlog, to na pewno pochwalę Wam się, co czytam. I na pewno też zobaczcie moją super podróż. Pewnie będzie nudna podróż, bo 3,5 godziny, potem wracanie z 5 godzin, z tego co pamiętam, ale w każdym razie podróż do Mariki z kanału Weasley Girls i też spotkam się z Judytą, więc w ogóle super. Nie mogę się już doczekać. Dzisiaj też idziemy do kina. W kinie jest koncert Bon Jovi, więc będę tam i ja. Dobra, to może zaczniemy od szybkiego update'u czytelniczego, bo jak przed chwilą Wam powiedziałam, w tym tygodniu dosyć było ciężko, miałam egzamin teraz z angielskiego, a wcześniej miałam dużo zaliczeń. Od poniedziałku właściwie, a mój kot teraz wariuje. Od poniedziałku miałam prezentacje, zaliczenia, referaty. No i dzisiaj ten egzamin z angielskiego, więc troszeczkę się działo. I tak czytałam, bo wiadomo, ja co ja i ja i tak znajdę zawsze chwilkę czasu, żeby przeczytać przynajmniej jeden rozdział, co nie jest dobre dla mojej nauki. Przyznaję się do tego. Ale poza tym też oglądałam Friends, jestem na 8. sezonie, więc zrobię mini update czytelniczy. Czytam teraz Łuk Triumfalny ciągle, jestem już ponad połowie, to jest 296. strona. Jest naprawdę ciekawą pozycją, jest to literatura piękna, więc nie jest taka, że po prostu mnie porwie od razu, przeczytam w jeden dzień całość. To troszeczkę trwa, bo już chyba 2 tygodnie ją czytam. Ale mimo wszystko czytam i naprawdę jestem zainteresowana tym, co się dzieje, tylko też ilość tekstu na stronie troszeczkę jest taka odpychająca. Historia sama w sobie jest bardzo ciekawa, jest to powiedzmy historia miłosna, bardziej właśnie taka powiedzmy, no jest to inna. Inna niż do tej pory czytałam te wszystkie miłosne romansiwa i tego typu rzeczy. Jest po prostu bardziej taka dojrzała. Ta miłość jest bardzo ciekawa, chociaż co nie będzie dziwne, prawdopodobnie jak powiem, postać kobieca nie jest moim faworytem, zdecydowanie. Ale no, cóż, Rin chyba, nie, jak on się nazywał? O Boże, zapomniałam, jak się nazywał główny bohater, Ravik. Ale Ravik jest on point, chociaż też nie jest najlepszą osobą na świecie, jest troszeczkę takim cynikiem i w ogóle dziwną postacią, ale jest dużo ciekawszy niż ta kobieta, która się tam pojawia, czyli też zapomniałam, jak ma na imię, Joan? Joan chyba się nazywa? Coś takiego. Na J w każdym razie. Poza tym wczoraj odebrałam z Empiku moje dwie książki nowe. Jest jedna to Republika Smoka. Wzięłam sobie ją w takim moim zdaniem ładniejszym wydaniu. Co prawda wydaje mi się, że może być trochę ciężko czytać, chociaż nie wiadomo, mam nadzieję, że się nie zniszczy okładka, bo ona jest taka, no, półtwarda, więc ja się boję, że się zniszczy. Ale kurczę, obrazki w środku są, jest tam mapa całego świata, więc jestem jak, kiedy mogę zacząć czytać? Poza tym mam jeszcze Miasto Mosiądzu, w końcu jest u mnie! Tak, ja też się mega nie mogę doczekać, mam bardzo dobre recenzje i to jest totalnie mój klimat. Ja kocham Aladdina. Kocham te klimaty takie orientalne, bardzo mocno, co widać zresztą tutaj. Więc nie mogę się doczekać, jak zacznę czytać. I jeszcze chciałam Wam zupdate'ować taką rzecz, że ogółem jak wczoraj się zastanawiałam nad tym, co mam tak jakby do przeczytania, po tym jak przeczytam 3 książki, które wypożyczyłam z biblioteki, bo mam ten Łuk Triumfalny, mam Millennium i mam jeszcze jedną, tylko nie pamiętam, jak się nazywa. To mam po prostu same książki do przeczytania, które są w klimacie Orientu, bo mam też Ali Szafak, którą też bardzo chcę przeczytać. Ten 10 minut 38 sekund, no i Bękar z Stambułu. Więc mam to, mam Miasto Mosiądzu, mam Republikę Smoka, więc będzie się działo, będzie się działo. Just think of me as like a ketchup bottle, you know? You sometimes end up bang on the end of it just to get something to come out. No, ja właśnie nagrałam filmik.
który jest dla mnie bardzo ważnym filmikiem, ponieważ nim właśnie miałam otworzyć, że tak powiem, kanał. Niestety nie udało mi się. Mój pierwszy filmik na kanale to było to był unboxing od sklepiku z Pokątnej, a potem już poszło jakieś takie właśnie o szkołach w Harry Potterze. Tak, ten filmik też dotyczy Harry'ego Pottera, ponieważ właśnie od Harry'ego Pottera, powiedzmy, wychodzi mój kanał. To na nim się chciałam głównie skupić, chociaż wyszło jak wyszło. I teraz chcę się skupić jednak trochę bardziej na szeroko rozumianej popkulturze, co możecie widzieć już na moim kanale przez te filmiki, które mam. A tymczasem chciałam wam powiedzieć, że to był ciężki filmik i na pewno jeszcze coś do niego dogram. Nie wiem, czy jakby, nie wiem, kiedy też wrzucę to, że wam się spodoba, może nie. Zobaczymy. Jako, że mówiłam wam wcześniej, że chciałam go nagrać już dawno temu, ale no, to jest dosyć ciężki temat. Musiałam się dosyć dobrze przygotować do niego i nagrywałam go chyba 5 razy, ale jakoś mi się nie udawało nigdy. Bo no, to wymaga też dużego researchu. I to nie jest taki temat, moim zdaniem, na hopsiup. Ale już powiem wam tak, że ten temat pojawił się na innym kanale, na Strefie Czytacza, więc jeżeli oglądacie ich, to na pewno już mogliście styknąć się z tą problematyką. Trafiłam z obliczaniem. Piosenka byłaby do tego dobra, rekwiem. Jas!
Erika, inny fragment Cześć, przychodzę do Was bardzo szybko z takim zakończeniem vloga. Po pierwsze, oczywiście wiadomo, ten kadr nie jest za dobry, ale cóż, za chwilę będę pisać kolokwium, dlatego muszę bardzo szybko się sprężyć. I chciałam Wam tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o łuk triumfalny, to prawie go skończyłam. Jestem na stronie 438, a jest 495, więc już prawie kończę. Zaczęłam miasto Mysiądzu, jestem na 200 stronie, no jeszcze nie 200. Jest 500 parę stron. Jest bardzo ciekawe, świat fantastyczny jest super wytłumaczony, bardzo powiedziałabym skomplikowany, ale mi się totalnie podoba. To wszystko się dzieje powiedzmy w Egipcie, więc to są takie orientalne klimaty. Myślę, że będę robić na pewno update, jeżeli chodzi o to, bo jest to ciekawa pozycja, taka trochę, powiedziałabym, poważniejsza fantastyka. Jest dosyć dużo politycznych takich zagwozdek, więc bardzo fajne. Poza tym, jak widzieliście, byłam w Legnicy u Mariki. Było fajnie. Wróciłam po 23 do domu i przywiozłam ze sobą fantastyczną koszulkę od Cherry Wallis z Herbiology Club. Ona jest po prostu fantastyczna, pokażę ją w całości. Jestem w niej totalnie zakochana, dlatego chodzę w niej już drugi dzień. Ależ. Tak, no i nie mam w sumie chyba nic więcej do powiedzenia. Jak widzieliście, dużo zwiedzałyśmy, chodziłyśmy po różnych parkach i tego typu rzeczach. No, a ja dzisiaj po kolokwium idę do pracy. No i jutro będę montować prawdopodobnie odcinek, bo właściwie jutro jest mój ostatni dzień na studiach, powiedzmy sesja się zaczyna, ale ja mam tylko jeden egzamin i właściwie wszystko już pozaliczane, więc jej, wakacje, Dobra, nie przedłużając, bo zaraz muszę się zbierać do rozwiązywania kolokwium. Po raz kolejny to mówię. W każdym razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. I co? Widzimy się za tydzień. No i miłego dnia, wieczoru, popołudnia, obiadu, śniadania, kolacji, kisielu czy herbaty. Wszystkiego dobrego. Cześć! No, jeszcze zapomniałam się pochwalić, że upolowałam białego kruka, czyli Jurassic Park z 1997 roku, piękne wydanie, które normalnie jest
za bardzo dużo pieniędzy, a ja kupiłam je za 5 zł na pchnim targu. Legnica rządzi.